zapowiadał dzień, jak każdy inny. Nauczyciele 4 Liceum Ogólnokształcącego gminy Stanisława Staszewskiego zbierali się po wolnym wyboru nauczycieli. Jak przed czarnym tygodniem pracy, w poniedziałek, przed zajęciami, grono pedagogiczne spotykało się, aby porozmawiać, wymienić się uwagami czy spostrzeżeniami i wspólnie rozpocząć kolejny dzień nauczania. I taką właśnie wspaniałą posadę ma mój syn. Widzisz, Marek, bo w Krakowie to jest tak, że nawet jak pojedziesz do pracy rowerem, to jest szybciej niż samochodem. Niesamowite. Ta historia przypomina mi czas mojej kolarskiej świetności. Pamiętam, byłem kiedyś z moją klasą motorową na wycieczce rowerowej i super ważne. Zdążyłem zjeść obiad, skompletować 2 GB materiałów edukacyjnych i napisać generator liczb pseudolosowych w C++, zanim pierwszy z uczniów pojawił się na mecie. No, to były czasy. Kilka lat później, w 1982 roku, po powrocie z wycieczki objazdowej, oczywiście na rowerze, przez Irak, Iran, Syrię i Bangladesz, zakupiłem swój pierwszy komputer firmy Sinclair, zwany ZX Spectrum, który stał się podwaliną do stworzenia mojego informatycznego imperium, którego dziś jestem kanclerzem, no i sternikiem. To zupełnie jak mój syn. Jeszcze nikogo nie ma? Świetnie. Będę mogła wykorzystać lukę czasową poprzedzającą nasze spotkanie w celu wynotowania kilku istotnych wniosków z analizy szkolnych aktualiów z przebiegu ostatniego tygodnia. Na szczęście arkusze zdążyłam seroradzikować już wcześniej. Kolejny dzień w najlepszej szkole wymarzonej pracy. Jak ja kocham Stasica i moich błyskotliwych uczniów. Wiesz, ostatnio pojechałem z nimi na taki obóz, ale taki obóz, że słuchaj, od 8 do 16 trzepaliśmy za nankarówno. Pierwiastek szczek, pierwiastek szczek, logarty. Taki relaks, to ja rozumiem. Ja to się czuję, jakbym nigdy nie opuścił murów Stasica. Tak właściwie, to studia to był tylko taki pomost, łączący mnie, uczącego się, z mną nauczającym innych. Nie wiem, czy pamiętasz, Grzesiu, ale ja studiowałem w Niemczech. Proszę teraz posłuchać. Uczyłem się w akademiku, mieszkałem w zasadzie, więc trudno było się tam czegoś nauczyć. Na szczęście na dole z akademiku była zawsze moja ulubiona waniliowa Coca-Cola, która do dziś pomaga mi się skupić. Mieszkałem w pokoju z Holendrem, który co już sprowadzał sobie jakieś napalone czeszki. Dziś jest prezesem wielkiej korporacji. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł kiedykolwiek piastować tak ważne stanowisko. No zgadzam się, to niesamowicie wielka odpowiedzialność. Grzesiek, przecież w tym roku jest konkurs na dyrektora Stasica. Rzeczywiście, przez te wybory samorządowe zupełnie o tym zapomniałem. Nowa władza, Grzesiu, a władza to wszystko może. Jak myślisz, co to będzie? No okej. Jerominowa, co to nowy kolor jest na głowie? To tak, nie wiem, być może, ale w sumie widziałaś mojego lemura? Fascynujące. A co tam w ogóle, Monia, u ciebie słychać? No wiesz, no ostatnio mam ciągle różne zachcianki. Zobacz, ty dzisiaj mam na drugie śniadanie. Nie no, po wczoraj to już mam dość tej pomarańczy.
tatko, jaka ty mądra jesteś. Darek, co ty dzisiaj robisz na trzeciej lekcji? No nie wiem, zależy jaką piłkę wezmą. Piłkę do metalu? A nie, tej się chyba kopać nie da. A ty, Jarek? No ja mam wbrane szakówkę dla chłopaków. Mam nadzieję, że ten gadura to będzie który się nie poniezda w końcu. Dobra, to robimy tak. Ci ode mnie sobie zaliczą tu gimnastykę. No nie. Na górze sobie kupera pobiegną. No nie. A resztę do ciebie na siateczkę wyślę. No i fajnie. Chłopaki, a co to za akademia? A faktycznie, pojutrze jest akademia na zakończenie roku szkolnego. Muszę tym ludziom z Rady Węgła powiedzieć, żeby wcześniej sprzęt rozłożyli, nie tak jak my ten ostatni. Oni chyba mają wtedy fizykę. Spoko, Piotrek, fizyka nie zając, nie ucieknie. Byleby sprzęt nie sprzęgał tak jak ostatnio. Ale to nie moja wina. Sprzęganie występuje naturalnie w przyrodzie. No jak ci nie sprzęga, to wiesz. Ale kto krzesła będzie rozkładał? A, weźmiemy tych szali, powiem, że to ćwiczenia jakieś coś. Jarek, ale to trzeba będzie tak rozłożyć, żeby się pada zmieścił. Spokojnie, Darek. Jak się popieści, to się wszystko zmieści. No i dobra. Masz na dzisiaj prezentację? O kurkach, Murka, zapomniałem. Może byśmy śmieszali filmiki z internetu, co nie? No nie wygłupiaj się. Przepraszam! Czy ma ktoś na dzisiaj prezentację? Janusz i wspominaliśmy stare, dobre czasy. Sprawdziliście już obecność? Nie, Karolku. Ty jesteś specjalistą od listy obecności. Tak, a ty za to specjalistą od komputerów. Proszę państwa, ja państwa nie zmuszał, że państwo tu siedzieli. Skoro już wszyscy się zebraliśmy, to witam państwa bardzo serdecznie. Mamy dziś 22 czerwca roku pańskiego 2015. Imieniny obchodzą Agenor, Alban, Flawiusz, Innocenty i Tomasz. Tradycyjnie w tę noc obchodzi się Noc Świętojańską. To zjawisko astronomiczne, czyli solstycjum letnie, znane jest w ludzkości od tysiącleci. W Chorwacji obchodzi się teraz Dzień Antyfaszystowskiego Ruchu Oporu. W Kongo obywatele świętują Dzień Armii, a w Salwadorze Dzień Nauczyciela. W roku 1346 król Kazimierz III Wielki nadał prawa miejskie Nowemu Targowi. Dziękuję ci, Basiu, za to wprowadzenie. To może sprawdzimy obecność. Karolu. Z pewnością. Chałupska. Jestem. Nie widzisz mnie, Łajzo? Dudek. Naturyś. Sławka. Grabowski.
Sasza. Jestem. A gdzie kolejny hasan? Bardzo śmieszne, Karolku. Jarominówna. No, jestem. Kantor. To co robimy z tym standardem? Darek, zdaję się na ciebie. No i dobra. Pokrowska. Aha. Ksiądz. Synu, bój się Boga. Dla ciebie Mikuła, ojciec Mikuła, co nie? Ja przynajmniej nie jeżdżę do Sandomierzu rowerem. Zresztą duszlak mojej sali nie wisi przez przypadek. Marasek! A nie, to nie ta lista. Marynia? Jestem. Michta. Michta, gaś! Co? Ja przecież to nie ja miałem mieć na dzisiaj prezentację. Co? Miała się tym zająć. Przecież to Kasia Koprowska miała się tym zająć. Ja wczoraj byłam w sali i nie miałam na to czasu. A no tak, faktycznie. Skończyły już panie? Mizerski. Słucham? Nie mów słucham, bo wiesz. No jestem, to ja niewyraźnie mówię, to... Morawa? Jak zwykle nie ma. Wypełniam tego głąba latosa z 3 marca. Strączek? Jestem obecna z Arbeni. Cieszę się na razie na ja mam dopisy. Przykocki? No przecież jestem cymbale, to ja ci kazałem sprawdzić tą obecność. Tak mi ręce opadły, że aż się podeptałem. No tak, to może dalej. Wejdę? Dlaczego ty tu jeszcze jesteś? Bo tak chcę Biedronki. Ale kontynuuj, Karolku. Nie śpimy, sprawdzamy. Miniarski. Gdzie jest ten głąb? Aha, to ja. No jestem przecież. Wszyscy was robią z tymi kartami. Bo znowu ten cykl na bala. Po raz kolejny nie mogę ci się otworzyć. Szanowny kolego Leszu, gdybyś o sobie swoje, był łaska punktualnie się stawiać na spotkanie nasze, wówczas na problemów nie trafiłbyś nasz. Drzwi wcale przypadkiem zamknięte nie były. I dopuściliśmy z Markiem, by się otworzyły. Wszak jak to możesz się spóźniać? Tak za samą gromą chcę się równać. Wow, przez chwilę poczułem się jak na wojnie. Przez tę serię wymówek z karabinu maszynowego. Mam nadzieję, że to już ostatnie. To co, sprawdzamy obecność? W końcu nie zda. A jak w przyszłym roku nie będzie chodził na próby poloneza,
to będzie tańczył jak ten narciarz narkoman, albo co gorsze, jak pan poseł Protasiewicz. Nie są tacy źli, ale nie chcieli ze mną pojechać na wycieczkę do CERN-u. Dlatego ja na żadną z nimi nie pojechałam. Poza tym w ogóle się nie uczą. I ja zawsze powtarzam, że najważniejszy powinien być człowiek, a dopiero później to, jak umie matematykę, fizykę czy informatykę. Ach, sieroty. Bo oni to mają móc jak szlak. Nic tylko w tych telefonach siedzą. Chyba trochę przesadzasz. Może opowiemy wam z Markiem kawał na rozróżnienie? No dawaj! No to zaczynaj, Marek. No więc, przychodzi człowiek do sklepu z mózgami i pyta sprzedawcy. A ma pan mózgi na sprzedaż? Tak, mam tu doskonały mózg inżyniera. Cena to 100 zł. A ten na samej górze? No tamten kosztuje 1000 zł. Ale dlaczego taki drogi? No panie, no on w ogóle nie używany był, no. Ale dlaczego on nie był używany? A, no bo należał do studenta, bo ja. Przejdzie miśki? Ej, panie, nie obrażaj pan, dobre? No i dobre. Chłopaki, ostatnio weekend byłem na takiej fajnej imprezie z małej kameralnym księgiem. Mam jedno fajne zdjęcie. Podoba mi się. Kto ci robił to zdjęcie? Wiesz co, Piotrek, nie jestem pewien, ale to był chyba jakiś Rygu. Może po zakończeniu roku pojedziemy wreszcie na tą strzelnicę. To może najbliższy weekend? Idealnie. Jaraminowa, pomarańcza czy spisz? Mówiłam ci, że już mam dosyć, ale nie masz tam przynieść do zdjęcia do ślubu. Co ty, Beatko, mądra jesteś? Przecież nie będę się tym chwalić na prawo i lewo. W domu sobie możesz sprawdzić. No, jakiś ślub? Ja nie jestem jakiś nie w temacie. Peladro Mualdzie, tylko nie w sercu, coś o tym wiem. Dobrze, że mi przypomniałaś. Zaśpiewajmy teraz wszyscy, panie młode, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje na pan może. Leszku, a jak u ciebie jestem literatem B? No słuchaj, Percy, co powiedzieć? Oczy to ma beautiful. Co tu więcej mówić? A ty ojcze Bartoszu, wierzysz się może na studniówkę? No pewnie. Trzeba trochę potęczyć dziewczętami, co nie? Ale ja to. A celibat? A co? Ksiądz nie pacę? No i to trzeba pan sukienkę, to mam pewną wątpliwość. Bo wszyscy durni jesteście i tacy pozostaniecie. Powiem krótko. Udał nam się ten rok. Udało mi nam się 120-lecie. Udał się pomnik. Udał się sprzęt. Słowem udało się wszystko i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Chciałem wam wszystkim bardzo podziękować za współpracę. Wiem, że połowa z was już mnie pewnie nie słucha i mówię sam do siebie. Ale nie przejmujcie się, czasem muszę porozmawiać z kimś inteligentnym. Jakby nie było, wszystkim za wszystko dziękuję i tym samym zdaję stertę i łajbę z panem Staszicem. Odpływa Staszic, wraca życie. Time.
miesiące później. Stanowisko sternika Staszica objął Grzegorz Walotek, a jego pierwszym kapitanem został Marek Dudek. Nauczyciele ponownie zbierają się o poranku, tym razem by ustalić plan działania na pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego. Efektywnej współpracy. Na początku chciałbym Państwu przedstawić nowych pedagogów, którzy będą uczyli w naszej placówce. Idzie już do nas pani doktor Dorota Kulany oraz kolega Piotr Miska, którzy zastąpią mnie w roli nauczyciela matematyki. Powitajmy też bardzo serdecznie panią Barbarę Czwartos, która zastąpi kolegę Mareczka. Dzień dobry. Dobry, dobry. Teraz ja tutaj będę uczyć matematyki. Czy to jest jasne? A, musicie wiedzieć, nie lubię liczyć. Piszesz zupełnie jak mój głupi syn. Albo jak ten Sidorowicz, co miał taką głupią nauczycielkę z matematyki w gimnazjum. Masakra. Nic się nie idzie doczytać. Dorotko! Czego? A to nie ty uczyłaś Piotrka w gimnazjum matematyki? Jasne, że ja. I ktoś z jego klasy nie zrozumiał tego żartu. Jeszcze jedna taka akcja, to się zwalniam. Nic mnie tu nie trzyma. A, i żeby mi żaden rodzic nie przychodził na konsultację, bo ja nie mam czasu na takie pierdoły. Dobrze. Na początku musimy wybrać członków tych nowych komisji, które będą sprawować pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem naszej placówki. Będą to Komisja do Spraw Zdrowia, Komisja do Spraw Etyki i Dobrego Wychowania oraz Komisja do Spraw Rozrywki. Myślę, że perfekcyjnie przejmę władzę w Komisji Etyki. Dlatego też chętnie przejmę dowodzenie w tej sprawie. Marku, zechcesz mi towarzyszyć? No wiesz co, Kasia? Będę miał teraz ciekawsze rzeczy do roboty, jak przyjmowanie gości w moim gabinecie albo interkontynentalne rozmowy z Czeszkami na temat rozwoju polskiego szkolnictwa rzecz jasna. Ależ Marek, przecież nie chodziło mi o ciebie. Przecież wiem, że teraz masz tyle obowiązków. Kasia, ale dzisiaj nie ma Marka Czerwca. Nie widzisz? Proszę, jacy się wszyscy nagle spostrzegawczy zrobili. Bardziej chodziło mi o Marka Maryniaka. Przecież to on zawsze robił te wykłady na temat savoir vivre, prawda? To jak oni chodzą, ubierają się. To jest jakiś absurd, słuchajcie. Kuriozum. Naturalnie, pokażę im, jak dobierać koszulę do krawata, albo chodzić jak ten narciarz narkoman. Nie bez powodu zarabiam tutaj najwięcej. Ja też chętnie wezmę udział. W końcu jestem taki zorganizowany i wszystko jest u mnie na swoim miejscu. Znakomicie. W takim razie chciałbym wam jeszcze przedstawić najnowszą kampanię przeciwko paleniu tytoniu. Będzie to główne zadanie Komisji do Spraw Zdrowia. Drodzy Państwo, bardzo chętnie poprowadzę tę kampanię. Nie znoszę palaczy. Szkoda zdrowia i pieniędzy. Dorotko, czy pamiętasz, ile złotych rocznie wydaje przeciętny Polak na papierosy? Papier...
ponad pierwiastek z 16 tysięcy złotych. Tak czy nie? Mnie nie pytaj. Może to obliczysz? Nie, się nie chcę. Tamto moim olimpijczykom z pałacu. Dobrze, drogie koleżanki. Wspólnymi siłami chcielibyśmy zlikwidować uczniowską palarnię za kamienicą. Wasi uczniowie to ciągle wychodzą z tej kamienicy. Ostatnio, przejeżdżając tamtędy, oklepałam jednego wieszając w kałuży. Gdybym wiedziała, że oni tam palą to świństwo, to robiłabym to częściej i z premedytacją. Jakby była palarnia w szkole, to cały czas pełniłabym tam dyżur. Moi kochani. A tak. W zeszłym roku żadnej kampanii nie było, a i tak wszyscy wiedzą, że doskonale pilnowałem wojska szkolnego. Warum? Powiem tak. Strażnik Teksasu jest tylko jeden. Dobra, bratko. Omówimy ten temat przy kawce, bo dziś piłam tylko 4. Oczywiście. Tylko najpierw zapalę. Doskonale. Dobrze. Doskonale. Zatem najważniejsze komisje mamy już obsadzone, a mniej ważną resztą zajmiemy się później. Chciałbym teraz przejść do tematu wycieczek. Doszły mnie słuchy, że 3 klasy maturalne chciałyby w tym roku wybrać się do Zakopanego. I dobrze. Ileż można za darmo jeździć do tego CERN-u? Dużo bardziej wolę zakopiańskie szlaki. Więc ja zostanę kierowniczką i wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Chętnie się z wami zabiorę, żeby sobie przeczyć szlaki sprzed 2 lat. Darek, jedziesz? Ja? Czekaj, bo jadę do Londynu na 2 tygodnie, później jeszcze 3-dniowo mam. Na pewno będę mógł jechać. A ty, Piotrek? Wiesz co? Jakbyście mi powiedzieli wcześniej, to może bym się zabrał. Ale teraz to już trochę za późno, no nie? Jakbyście mi powiedzieli tak lipiec, sierpień, to bym pewnie poprzestawiał plany treningowe, ale teraz to będę niedostępny. To jakoś sobie poradzimy. Jarosławie, o nic się nie martw. Pewnie nie uwierzycie, ale wracam co ostatnio z basenu. A tam auto Piotrusia wgnieciony, jakby kto młotem przywalił. No wiesz co, Basiu, super. Mówił mi Olo, że jakieś takie małe dziadostwo pomylił z krawężnikiem, czy coś takiego. Lol, Pika Max! Przeszkadza w ogóle, jak to się spóźnia. A, to tak jakby brak mundurków na lekcjach. Nawet cieszę się, jak widzę taką wesołą, kolorową masę moich ukochanych żabeczek zamiast tych nudnych i jednakowych mundurków. O, dokładnie. Ale słuchajcie, bo ja mam taki problem. Strasznie u mnie w sali jest duszno. Co ja mogłabym z tym zrobić? Na twoim miejscu pomyślałabym o otwarciu okien w celu zwiększenia wymiany powietrza poprzez doprowadzenie mas powietrza świeższego i wyparcia powietrza o zapachu co najmniej przykrym. Super, Kaśka. Dzięki. Ale wy się pozmienialiście. Karolu, co tam słychać w polityce? Wiesz, że nawet nie wiem. Zupełnie mnie to ostatnio nie interesuje. Poczułem taką misję w sobie. Powołanie nauczycielskie? Chcesz się poświęcić całkowicie nauczaniu innych uczniów? Nie, zupełnie nie. Myślałem nad wstąpieniem do zakonu. Chcę nieść dobro. Pokój. Mam już dość nierówności płci i szowinistycznych żartów rzucanych w stronę kobiet. Przed chwilą nawet czytałem kolejny kawał, ale nie doczytałem go do końca. Wiemy, że ksiądz. Czemu kobiety mają krótsze stopy od mężczyzn? Pewnie. Po to, aby stały bliżej z lewo zmywaka. Co nie?
Matko Boska. Bój się Boga, synu. Ale wiesz, że wstępując do zakonu godzi się również na celibat? Oczywiście, że tak. Bardzo się z tego powodu cieszę. Tak to dziewczyny z Bibi wiecznie mnie adorowały. A teraz przynajmniej będę miał spokój. Drodzy koledzy i drogie koleżanki, kolejny rok będzie dla nas rokiem pełnym zmian, tak jak każdy następny. Razem, wspólnymi siłami, musimy sprawić, aby nasza szkoła błyszczała jako ta perła w koronie szkolnictwa XXI wieku. Nie dajmy się skłócić zazdrośnikom. Pokażmy, że w dzisiejszych czasach można wychować młodych uczniów na dorosłych, wykształconych i inteligentnych ludzi, którzy nie tylko będą świecić przykładem, ale również podzielą się sobą z innymi. Nie tylko zdobytą wiedzą, ale też dowcipem i osobowością. Dołóżmy wszelkich starań, żeby nasza szkoła była jak najlepsza, nie tylko w Zagłębiu, nie tylko w województwie śląskim, ale w całej Polsce. Mamy potencjał i nie możemy go zmarnować. Czy mogę na was liczyć? Proszę wszystkiego powstania. Nowy dyrektor! Nowa strona! Nowa jakość! Dobra, to chodźcie, przejdziemy się teraz moją nową furą. Moja klona, siedza niby drona. To lubi kaszlana pana zagląska. Moja klona, z mózgu, zanim wyjdziesz. Ej, to jest... Ja tam nic nie byłem, szybką Hondą się woziłem, a co widział i słyszał, w Staszicu zostawiłem. Chociaż pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają. Bardzo dziękujemy za kabaret. Chciałbym przedstawić członków naszej studniówki. W pierwszym miejscu Sławomina Dziewięcka, a.k.a. Tomasz Szynkowski, Miłosz Maj. W roli pani profesor Jaromin wystąpiła Ania Długosz. W roli Leszka Morawy Piotr Głuszczek. W roli Katarzyny Kobrowskiej Natalia Kowalska. W roli Katarzyny Michty Małgorzata Styblińska. W roli Marka Maryniaka Daniel Chmurzyński. W roli Romualda Hassy Dominik Drugacz. W roli Karola Winiarskiego Piotr Glatos. W roli Piotra Grabowskiego, Michał Wyszyński. W roli Jarosława Mizerskiego, Jacek Trzęsimiech. W roli Dariusza Kantora, Wojciech Klimczak. W roli Barbary Strączek, Piotr Sidorowicz. W roli Ewy Chałupskiej, Michał Kowierski. W roli Moniki Wejder, Ania Chowaniec. W roli księdza Andrzej Niziurski. W roli Doroty Kolany Monika Siler. W roli Barbary Czwartos Ola Lorenz. W roli pana Stanisława Jędrzej Czapla. W roli Marka Dudka Jakub Haładus. W roli Grzegorza Wolotka Adam Stano. No i w roli kolegi Micki, Tomek Makowski. Dziękuję jako uczestniczym kabaretu. Bardzo chciałbym podziękować właśnie dwóm osobom. Pierwsza osoba to jest Tomek, który był reżyserem tego całego spektaklu i było naprawdę dużo pracy i serca, żeby to postawić. A druga osoba,
sceną. To jest osoba, która niejednokrotnie mówiła nam, nie, tego nie zrobicie, bo inaczej tu nie wrócę. Więc to jest pani Jaromin i myślę, że dla niej też ogromne brawo by było. To są ludzie, z którymi miałem okazję współpracować, bo to naprawdę niesamowite, ale druga, dużo bardziej inspirująca grupa siedzi w pierwszym rzędzie i to są nasi nauczyciele. Brawa dla nich. Dziękujemy bardzo.